coś we mnie pękło. To był moment autentycznego zdenerwowania, który bardzo mi się rzadko zdarza. Film nazywa się Jem ulubione jedzenie influencerów z nimi przez 24 godziny. O ile nie wiem, co tutaj się dzieje przez większość tego filmu, to widziałem fragment na Twitterze. Fragment, po którym pół internetu się zagotowało. I jest niestety bardzo wysoko. Ja włączę teraz minutnik i zobaczymy, ile nam to zrobi. Jeżeli poniżej 10 minut spoko, wyżej nie spoko. Po pierwsze, to samo odliczanie jest dziwne. No 10 minut to jest dość szybko na podanie jedzenia, no nie? Szczególnie jak jest ruch, a wiem, który to jest Charlotte. To jest Charlotte w miasteczku Wilanów, też w nim mi się zdarzyło być. I z reguły tam jest ruch duży. My przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wie pani. Ona zjadła? Totalnie. Jeszcze gorzej. No. Ja pierdolę. Przepraszam, ale ta pretensjonalna mina. Jakby wszystko do tej pory to jest jedno, ale totalnie. Tutaj coś we mnie pękło po raz kolejny. Myślałem, że drugi raz mnie to nie ruszy, ale jak powiedział to totalnie, to jest... O człowieku! Ona zjadła? Totalnie. Jeszcze gorzej. Ja pierdolę. To oczami mi przewrócił. Przepraszam, ale coś we mnie się gotuje. No Charlotte będzie miała złą opinię. To jej pierwszy dzień. To jej pierwszy dzień. To weź bądź miłym typem i jej zostaw tipa. Z tego powodu, że hej, rozumiemy, że jest dużo stresu, ale spokojnie, będzie lepiej. Nagrali, obejrzeli, zmontowali, wstawili, no nie? Taki reminder. Nie jesteśmy źli, prawda? Wyczekane smakuje lepiej. Szczerze. Jak można być tak pretensjonalnym? Z tego co rozumiem, to on czekał 20 minut łącznie na to. Okej, popełniła błąd. Podała jedno danie. Pierw jednej osobie i dopiero po jakimś czasie drugiej. Tak się nie robi. Oczywiście, że tak się nie robi. Powiedziała też, że nie musicie zostawiać tipa. Owszem, tego też nie powinna była kelnerka powiedzieć. Tylko, że to jest jej pierwszy dzień. I ona w tym momencie pracuje w chuj tacy. Przepraszam, nazwijmy to po imieniu. To nie jest kurca marzeń. Tam było jakieś strasznie nieudolne oburzenie w ogóle Moniki Kociołek, że czemu to poszło na nią, bo to nie ona mówiła. Zebo wstawił dzień temu, jest szansa, że u niego coś dalej trafimy. Ale ta kelnerka musi mieć w sumie teraz zajebiście dużo satysfakcji, jak widzi, jak oni są jebani za swoje zachowanie. Pewno takie przywrócenie wiary w świat. Kociołek nawet lubi, jak takie rzeczy wychodzą na jej odcinka. No właśnie, kurczę, no tak naprawdę jakby to w montażu, to nikt by się nigdy nie dowiedział. Jelo, no nie? Już pomijam kwestię moralną w ogóle samej sytuacji, ale po chuj stawiać do odcinka? Czy ci ludzie naprawdę nie oglądają swoich filmów w momencie, jak je nagrają, oddają to do montażu i się nawet nie interesują, co trafia na ich kanał? Wychodzę z założenia, że oni autentycznie mogli myśleć, że ludzie będą oburzeni tym, jak Charlotte ich potraktowało, no nie? Że będzie coś takiego, że ludzie będą w ogóle w szoku, jak można. Mam wrażenie, że takie osoby często obracają się w bańkach, gdzie wszyscy są tak samo zmanierowani i tak samo odklejeni. Ej, dobra, jestem wkurzona, że mi się obrywa przez tą całą sytuację. I ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze, że to, co zrobił Karol, no... Ja który raz, widzę obrócenie w tą samą stronę. Jezus Maria, ale już mnie denerwuje ten motyw. Influencer, influencerka coś odpierdają. Sami to jeszcze pakują do sieci. Dostają przebierają komentarze i... Słuchajcie, jak ludzie mi piszą brzydkie rzeczy. Ludzie mi piszą bardzo niemiłe rzeczy. Ja jestem w szoku. Jak można się tak zachowywać? Ludzie są okropni. Ludzie piszą mi absolutnie obrzydliwe rzeczy. Za każdym razem. Czyli wy macie przyzwolenie do tego, żeby pisać w kierunku nas w internecie takie rzeczy, ale już macie problem do kogoś. Czy jesteście hipokrytami? Bo... Ale to jest reakcja! Kabel sobie wyrwałem. To jest reakcja, przepraszam. Coś we mnie pękło. To był moment autentycznego zdenerwowania, który bardzo mi się rzadko zdarza. Takiej kur*** z tej frustracji. Oni to piszą, bo jest odpierdolone. Zostało odpierdolone, więc jest reakcja ludzi. A nie, ludzie piszą bez powodu, równa się złe i hipokryzja, bo oni tobie wytykają, że też złe zrobiłaś. Jakby czaisz, co było pierwsze. Bo to, że to coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie na to. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To, co zrobił Karol w internecie takie rzeczy,
ale już macie problem do kogoś, czy jesteście hipokrytami, bo to, że to coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie na to. Najcudowniejsze jest przyzwolenie na to, żeby ludzie z dwucyfrowym IQ nagrywali na YouTubie. Kurwa, powiedziałem, to możecie mnie skancelować za karę w chuj, to mam na tym etapie. Nie widziałem wcześniej tych przeprosin, dziękuję Ivox. Widziałem jakieś DM-y, które, wpisy na Instagramie, które sobie zeskrinowałem, ale jak widzę film, to dostałem takiej kurwy jeszcze gorszej niż dostałem przy samym filmie. Po prostu to mnie boli jeszcze na poziomie intelektualnym, oprócz tego, że moralnym. To jest niesamowite. Pierwszy raz chyba od naprawdę dawna miałem szczerze na streamie, taką naprawdę szczerą reakcję w kurwy. Miałem sytuację w knajpie, która jest 50 metrów od miejsca, w którym oni siedzieli, że ktoś też pierwszy raz w życiu mnie obsługiwał i też zrobił dużo rzeczy nie tak. I koniec mu powiedziałem, że spokojnie, z czasem będzie łatwiej i mu dałem 5 dych na piwku. Bo tak się kowują ludzie. Bardzo nie chcę rzucać takich ofensywnych rzeczy, ale jestem po prostu strasznie zdenerwowany, jak to oglądam, więc powiem to. Miałem bardziej meaningful konwersację z czatem GPT niż te, które słyszę, jak wypowiedzi, które słyszę teraz. A ludzie wyzywając mnie robią krzywdę, więc najpierw popatrzcie na siebie i to jest właśnie znaczy, problem. Dobra, to będzie trudna rozmowa. Ona sama mówi, że robi głupie, mówi głupie rzeczy. Czy nie robi tym krzywdy? Obstawiam, że ma audience w wieku często około 10-latków. 11-12. Nie interesują mnie YouTube'owe statystyki, mówię o stanie faktycznym. Stan faktyczny jest taki, że prawdopodobnie oglądają masa bardzo, bardzo młodych dzieci, które przyswajają takie wartości, przyswajają sposób bycia, przyswajają pochwałę dla, no głupoty ludzkiej, no. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, nie da się tego grzecznie nazwać. Przyswajają, że za coś takiego dostaje się pieniądze, że za coś takiego dostaje się popularność i programuje im się głowy na to, że jak będą dorośli, może masz potencjał na to, żeby robić w przyszłości karierę akademicką, ale lepiej być takim jak oni, bo to nagradza społeczeństwo. Ale przepraszam, tak w mojej opinii w pewien sposób coś złego robicie. Nie zdają sobie sprawy z tego, co oni robią, ale potrafią komentować innych. Ja się absolutnie z nią zgodzę, że ludzie, którzy cancelują innych w takich sytuacjach, sami często odkrywają równie chujowe rzeczy, tylko po prostu nikt ich nie daje na świecznik. Ale ty zarabiasz za to, że jesteś na świeczniku, więc będziesz bardziej rozliczana. Sama to nagrałaś, to nie było ukryte stajniaka. Ty normalizujesz zachowanie takie wobec kelnera? Tak, Rewo dobrze mówi w tym momencie. Kocham, że ten człowiek naprawdę z osoby, którą kiedyś był, na pewno dużo młodszej, mniej doświadczonej życiowo, staje się takim fajnym, empatycznym facetem, naprawdę. Jest pokazane, że czekaliśmy 10 minut i wielcy influencerzy się obrażają, bo muszą 10 minut czekać. Ale wy sami siebie robicie wielkich influencerów. Sami. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś zapytany o to, czy jest influencerem, przewrócił swoimi oczkami i powiedział totalnie. Totalnie. W najbardziej pretensjonalny sposób, w jaki jest człowiek w stanie coś powiedzieć. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem, nigdy. Jeżeli ogląda tego streama ktoś, kto tam pracuje, proszę napiszcie, kiedy można znaleźć tą kelnerkę, czy mogłaby się skontaktować, czy coś. Osobiście pojadę wręczyć jej napiwek za tamtą transakcję. Po prostu skontaktuj się, pojadę, dam ci ten napiwek, wypierdam. Nie będę ci zabierał czasu, nie będę z ciebie robił zwierzaczka w zoo. Po prostu pojadę, dam ci te pieniądze i tyle. Jeżeli jakimś cudem ogląda to ktoś, kto ma dojście do tej dziewczyny, proszę skontaktujcie się, w jaki dzień mogę ją znaleźć w pracy. Ja mam doświadczenie w gastronomii, parę lat pracowałem w Warszawie w najlepszych restauracjach, znam się na tym. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z gastronomii, tym bardziej będzie miał wyrozumiałość do osoby, która pracuje tam pierwszy dzień. Może nie mam jakiegoś wybitnego doświadczenia, na pewno dużo mniejsze od niego. Pracowałem w swoim życiu z gastro tylko i wyłącznie w Green Cafe Nero przy uniwersytecie. Na moją obronę jest to najbardziej oblegany GCN, a przynajmniej wtedy był w Polsce. Sam pamiętam, jak dostałem, byłem w szoku, chyba pierwszego dnia dostałem od dwóch wannabe biznesmenów, których z perspektywy dnia dzisiejszego co najwyżej bym wyśmiać, jeżeli chodzi o ich pretensjonalność, swoim wyobrażeniu na temat tego, że robią biznes. Z tego co pamiętam, dostałem za to, że użyłem liczby mnogiej. Już idziemy zrobić wam espresso. I dostałem wielkie, umoralniające przemówienie, że nie, to ty masz zrobić, a my nigdzie nie idziemy. Tak, o to chodziło, panowie. Widać było, że panowie ewidentnie strają wyżej niż dupę mają, dostali entry level stanowiska menadżerskie. No cóż. Uważam, że to wszystko wina jest restauracji, ponieważ nie była dziewczyna przygotowana w ogóle, żeby wyjść na salę. Jest pierwszy dzień, stary, po raz kolejny. Przepraszam, że ci to uświadomię. Nie jesz w tym momencie w najbardziej
premium restauracji, gdzie zabierasz milionowych kontrahentów, tylko jesz w kawiarni, gdzie ludzie będą pracować po raz pierwszy raz. I to jest normalne. Zdarzają się, każdemu się zdarzają sytuacje. Poproś menadżera, menadżerkę, porozmawiaj z nimi, a nie kręcić z tego vloga i potem jeszcze pretensjonalne Insta story. Jak mnie oglądasz, dziewczyno, to mam namiar dziewczyno. Do dobrej restauracji. Na pewno, jakbyś chciała się nauczyć, to ogarnę ci robotę. Tak? Ja pierdziele. Miłość to jednak piękna rzecz. O Jezu, muszę się napić. Jasne, zdrowie pani kelnerki. Po raz kolejny, jeżeli ktoś ma kontakt z kelnerką, jest ogromna szansa, jest tu 6200 osób. Jeżeli ktoś ma kontakt z tą kelnerką, proszę napiszcie, w jaki dzień ją można znaleźć w tym Charlotte. Podjadę w ciągu tego tygodnia i wynagrodzę jej to. Nie będzie w żaden sposób nagrywana, jej wizerunek w żaden sposób nie będzie publikowany. Just like that.